Hej, hej, zapraszam Was dzisiaj na nowy odcinek z testem słodyczy z dzieciństwa. Słuchajcie, jeden taki odcinek na moim kanale już był, także jeżeli jeszcze nie widzieliście, to zapraszam Was, link będzie w opisie do tego filmu. A tym razem znalazłam kolejne nowe słodycze, które kojarzę z dzieciństwa, także zapraszam do oglądania, łapka w górę i oglądamy. I napiszcie teraz koniecznie w komentarzu, jaki jest Wasz jeden ulubiony słodycz z dzieciństwa. Także zaczynamy. Słuchajcie, tych słodyczy jest dość dużo, są naprawdę bardzo różne i chciałabym zacząć od mojego ulubionego, czyli słuchajcie, Andruty, zobaczcie jak to wygląda. No, naszukałam się, ale w ogóle powiem tak, to Wy mi napisaliście o tych Andrutach, Wy mi o tym przypomnieliście. Dużo właśnie widzów pisało: Paula, a Andruty, o Andrutach nie zapomniałaś? Pamiętam Andruty, pamiętam i pamiętam je, że one były od naprawdę najwcześniejszych lat i były sprzedawane w sklepiku szkolnym za 40 groszy. Nie wiem, za ile teraz je kupiłam, nie mam pojęcia, słuchajcie, ale Andruty, tak wygląda przód, tak wygląda tył i to się jadło. To są takie, tutaj to jest napisane, że to są chyba wafelki opłatkowe. Wafel opłatek, no dokładnie, opłatek. Powiem Wam, że uwielbialiśmy to zawsze jeść, tylko najgorzej było, że jak kupiliśmy sobie na przerwie i nie zdążyliśmy tego zjeść, wkładało to się do plecaka, to wtedy po prostu był dramat, bo to się wszystko kruszyło, ale teraz udało mi się kupić takie całe Andruty, pamiętam ten zapach. No i zobaczymy, czy pamiętam ten smak. Trochę za mało sobie łamałam, wezmę sobie większy kawałek i gryzę. Takie słodziutkie, pyszne. Ten test słodyczy byłby taki, że ja bym tutaj siedziała i całe Andruty zjadła, ale to chyba po odcinku muszę je dokończyć. No ale pycha. Mniam! Także Andruty, moje ulubione. Naprawdę uwielbiam Andruty. Jak tylko je będę znajdować, to będę je kupować, bo on po prostu pyszne. Dajcie znać, czy lubicie. Ja daję 10 na 10 ocenę. Oto pierwszy słodycz, który wypróbowaliśmy. Przechodzimy zgrabnie do kolejnego. Słuchajcie, makarena. Owocowa arena. To są takie galaretki, cytrynki, jak ja to mówiłam, albo pomarańczki. Otworzyłam opakowanie i czuję ten zapach, który pamiętam z dzieciństwa. Zobaczcie, jak one fajnie wyglądają, te galaretki. Zaczniemy, słuchajcie, od czerwonej, bo ja zawsze czerwono-różowe słodycze jem na początku. Możecie teraz zobaczyć z bliska, jak to wygląda. Taka oto galareteczka. Czy to będzie smak truskawkowy? Nie wiem, zobaczymy. Nie mogę się doczekać, bo naprawdę mega pamiętam te galaretki. Jaka mięciutka. Dużo cukru. Strasznie słodkie. Spodziewałam się, że to będzie twardsze, wiecie? Jest takie naprawdę miękkie. Także pierwszy smak. Czerwony wypróbowany. Kolejny pomarańczowy będziemy jeść. To smakuje jak galaretka pomarańczowa po prostu. Zielona jeszcze mnie ciekawi. Ja spróbuję wszystkie smaki, jeszcze mi został żółty, żeby zobaczyć, który mi najlepiej smakuje i który był ulubionym. Na razie czerwona oczywiście wygrywa. Nie. To będzie zielony, przepyszny, jabłuszkowy, jeszcze cytrynowa. Cytrynowa też spoko, ale zielona najlepsza. Mega to jest słodkie, ale mega dobre. Wiecie co? Nie żartuję, ale całe opakowanie dałabym radę zjeść tak naraz. No, to byłoby naprawdę niezdrowe. Tak mi zasmakowały te galaretki, że mogłabym jeść i jeść je, ale to może, słuchajcie, potem. Przejdźmy sobie teraz do żelków. Żelki, jutrzenka, miśki. Powiem Wam tak, jak teraz wchodzimy do sklepu, mamy naprawdę ogromny wybór różnych rodzajów żelków, ale kiedyś nie było tak prosto. Kiedyś były żelki Akuku, no właśnie to są z Akuku, i miśki. I miśki były najpopularniejsze, w ogóle jak je kupiłam. One były jakieś bardzo tanie, kosztowały, nie wiem, chyba nawet poniżej 2 zł. A teraz jest i Haribo, i jakieś, i takie, i nim dwa, kiedyś nie było tyle. Więc kiedyś był tylko jeden wybór, więc może dlatego się jadło te żelki. Pamiętałam, że ten najlepszy był, że wiśniowy. Szukam jeszcze innego smaku, czerwonego oczywiście. Myślę, że to są takie zwykłe żelki, ale bardzo mi smakują. Ja Wam powiem, że ja wolę te miśki niż Haribo. W ogóle misiów z Haribo to tak nie za bardzo lubię. Moje ulubione z Haribo to są takie z tukanem, z takim ptakiem żelki. Ale te jak na takie taniutkie żelki, na takie, które naprawdę kojarzę od młodzieńczych lat, od dziecięcych lat, to naprawdę dobre wspomnienie i smakują mi. Dzisiejszy odcinek, same dobre słodycze. Spróbujmy teraz słodycz o nazwie Frit. Zobaczcie. Tak się przedstawia opakowanie.
Uwaga, fokus się złapał. Wydaje mi się, że za moich czasów nazywało się to frutitella. Przynajmniej ja na to tak mówiłam. I zazwyczaj była truskawkowa, ale teraz sobie kupiłam inny smak, jakieś owoce leśne, żeby wypróbować po prostu. To jest taka guma rozpuszczalna, tak chyba się to nazywa profesjonalnie. I jak się otwiera, mamy to w takich opakowanych plastrach. No coś takiego, o, proszę bardzo. Otwieramy i to powinno być jeszcze na części podzielone, dokładnie tak. Teraz to zobaczycie tutaj. Mi się kojarzy to z taką miarką dla dzieci na wzrost. Uwaga, tak? I sobie odłamujemy kawałek, takie mięciutkie widzę, to już jest. Można też ugryźć i spróbujemy. Pachnie bardzo fajnie. Czuję tu owoce, ale nie wiem czemu, czuję tu mleko. Wiecie co? Nie wiem czemu, ale nie za bardzo mi to smakuje. Nie wiem, czy to wina tego smaku, ale chyba wolałabym mambę jednak. No nie wiem, jakieś takie średnie to dość średnie. Kolejny słodycz, który wypróbujemy, to jest Werther's Original. Takie oto cukierki, jak widzicie. Można było je kupić w dropsach, można było kupić je też w takich normalnych paczkach. I to są cukierki mleczne. I ja właśnie pamiętam, że kiedyś one były bardzo modne i bardzo często się je jadło. Jak widzicie, one mają tutaj taką dziurkę. Spróbuję Wam to pokazać. O, z taką dziurką to były cukierki. Były, pamiętam, jeszcze lodowe. O, to do kolejnego odcinka kupię lodowe cukierki. Takie ice czy coś. Dlaczego tego nie jadłam? Kurde, to jest naprawdę super smak. Jak to powiedziałam, że mi jakiś mleczny smak przeszkadza, to tutaj ten mleczny jest super. Cream candy z cukierki śmietankowe. O, dokładnie, to jest to, śmietanka. Tu jest tuks. Pyszotka, moi kochani, pyszotka. A zawsze długo się jadło te cukierki. Trzeba to... Ale czasami to rozgryzam, ale później ząbki bolą. To chyba nie będę rozgryzać. Wiecie, że nie jadłam dzisiaj śniadania? I te słodycze to moje śniadanie. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Ale tak jest. Słuchajcie, naprawdę jestem zakochana w tych cukierkach. Są super, super. I następna rzecz, myślę, taka dość ciekawa. Jest to lizak o nazwie Hip. On był sprzedawany u nas w sklepiku. I powiem Wam, że że patyk jest papierowy, bo wiem, że jak to jedliśmy, ten papier nam się ten patyk nam się rozpuszczał. I tak wygląda ten lizak. Zobaczcie na niego. Taki oto hipek. Znalazłam go w jakimś takim przypołowym sklepie ze słodyczami i wydaje mi się, że on był taki karmelowy, jakiś ten lizak, coś takiego. Chyba były dwa smaki, ale ten był najpopularniejszy. Właśnie już go otwieram i widzę, że jest jakiś brązowy ten lizaczek. Patrzcie na niego. No nie wygląda zbyt ładnie, ale jak się go trochę poje, to wtedy właśnie on jakoś tak był lepszy. Zobaczcie. Taki to lizak. Mi się wydaje właśnie, że on był jakiś taki karmelowo-czekoladowy. Twardy. Jeszcze nie czuję smaku. Muszę sobie to przypomnieć, bo naprawdę mega pamiętam te lizaki. Wiecie co? Mam tutaj komputer z boku i zobaczyłam sobie, wpisałam w internet. Jest to lizak o smaku czekoladowym, bez kitu. Smak dość dziwny, nie pamiętam takiego, ale zerknę sobie, wiecie co? Opakowanie, słuchajcie, 110 sztuk tych lizaków na jakiejś hurtowni kosztuje 27 zł. Kurde! Ej, to było marzenie mieć zawsze takie wielkie plastikowe opakowanie, czy żelków, czy lizaków, a teraz patrzę, 27 zł, 110 lizaków. To nie jest tak droga, ale bez przesady nie będę jeść tyle tych lizaków. Ten lizak jest dość dziwny. Pamiętam, że on nie był moim ulubionym, ale fajne wspomnienie. Fajnie było go wypróbować tak naprawdę. A jeszcze jednej rzeczy, której nie spróbowałam dzisiaj, mówię, czy to wszystko? Nie. Są to maltanki. Takie oto herbatniki. One nie są w czekoladzie, tylko są właśnie w masie czekoladopodobnej. Ja Wam powiem, że ja nigdy nie lubiłam słodyczy, które są o smaku czekoladopodobnym. Wolałam takie herbatniki w zwykłej, mlecznej czekoladzie, ale te nawet mi smakowały. I pamiętam, że one bardzo często w sklepach wisiały tak na półkach na widoku, czy w sklepikach szkolnych się jadło je. Także takie oto są te herbatniczki. Wiem, że za dużo też ich jeść nie mogłam. No i zobaczymy, czy teraz znów mi będą smakowały. Picha! Naprawdę. Ale dobre. Zrobię kanapkę, słuchajcie. Andrut. Maltanek. Na to jeszcze galaretka. Kawałek. Jemy kanapkę. To moja kanapka na dzisiaj, to śniadanie. Słuchajcie, raz, dwa, trzy. Najlepsze rzeczy. Ciekawe, czy będą dobrze razem połączenie smakowały. Jednak wolę oddzielnie. Andrucik na przegryzkę i wracamy do maltanka, który jest cukrem od tego żelka, od tej galaretki. Maltanki były super, naprawdę.
Dobra, moi kochani, wypróbowaliśmy wszystkie słodycze na dziś. Myślę, że było naprawdę przepysznie. Jedyna rzecz, która tak mi nie podchodziła, to właśnie te frity, ale reszta naprawdę super. To chyba był najlepszy, najpyszniejszy odcinek w historii tego kanału. Koniecznie napiszcie mi w komentarzu, czy próbowaliście któryś z tych słodyczy, który Wam najbardziej smakował, albo czy nie znacie któregoś z tego, co Wam tutaj pokazałam. I też napiszcie koniecznie w komentarzu, jakie kolejne słodycze przetestować, jaki tematyczny, słodyczowy odcinek zrobić. Czekam na Wasze propozycje. Zapraszam Was również do zasubskrybowania kanału. Na dole czerwony przycisk subskrybuj. Będziecie wtedy mogli łapkować, komentować. Zawsze wszystkie komentarze czytam. Stworzenie konta na YouTubie jest za darmo, także jeżeli nie wiecie, jak to zrobić, to wpiszcie sobie w Google, jak zrobić konto na YouTubie. I wtedy będziecie mogli dołączyć do mojej glam rodzinki. Będę bardzo, bardzo się cieszyć. Jest mi naprawdę bardzo miło, jeżeli tutaj przychodzicie i mówicie, że subskrybujecie i jest świetnie. Także dzięki, dzięki, buziaczki Wam śle. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa! I smacznego. Zjedzcie sobie coś dobrego.